poniedziałek, 30 listopada 2020 roku, odbyło się otwarcie i prezentacja obiektu z udziałem marszałka województwa śląskiego, starosty cieszyńskiego oraz burmistrza miasta Cieszyna. Otwarcie zmodernizowanego pawilonu trzeciego symbolicznie nawiązuje do 110. rocznicy jego powstania, gdyż pierwsze jego otwarcie miało miejsce 7 grudnia 1910 roku. Szanowni Państwo, nie ukrywam, że jestem wzruszony w tym momencie, ponieważ spełniło się coś, co obiecywałem, podejmując się tutaj pracy na stanowisku dyrektora tego szpitala, czyli dokończenie pawilonu trzeciego. Dzięki panu marszałkowi, dzięki panu staroście uzyskaliśmy tą brakującą kwotę, ale nie czekaliśmy bezczynnie, ponieważ cała inwestycja, którą Państwo za chwileczkę zobaczą, ma wartość ponad 15 milionów złotych. Robimy dobre projekty tam, gdzie jest dobra potrzeba. Tutaj wielka zasługa radnych sejmikowych, pana przewodniczącego Kawuloka, pana przewodniczącego Baczyńskiego, pani radnej Żak, no i oczywiście pana posła, może w tej innej trochę linii, więc z tych dwóch stron tutaj szanownym radnym dziękuję, którzy są z nami i wszystkim, którzy poparli te sprawy, bo tak jak pan dyrektor słusznie zauważył. Oddanie do użytku tego pawilonu to jest rozwiązanie wszystkich problemów lokalowych pozostałych oddziałów, które były zagęszczone, były w tymczasowych lokalizacjach. W tej chwili możemy to zrobić sensownie. I chciałem pana marszałka zapewnić, że pieniądze, które otrzymaliśmy, są wydane w najlepszy z możliwych sposobów, efektywnie, ekonomicznie. Uważam, że może pan marszałek być dumny z tak przeznaczonych środków. Ja bym powiedział trochę więcej, bo to jednak to praca zespołowa, panie dyrektorze, nie ma co ukrywać. Ja się cieszę z trzech aspektów, że tak się wyrażę. Przede wszystkim współpraca samorządu lokalnego z regionalnym. Pozwólcie Państwo, że podziękuję panie dyrektorze za ten niezmierny upór. Powiat cieszyński to ponad 700 km kwadratowych i blisko 180 tysięcy mieszkańców, więc pierwszy powód, żeby ich zabezpieczyć od strony medycznej, szpital, który ma 23 oddziały. Ja chciałbym jeszcze dwa słowa dodać tutaj, bo w następnej części będziecie Państwo mieli możliwość obejrzenia, a gospodarzem w tym budynku będzie pan dyrektor Adam Ślisz, bo to jest jego dziecko, jego inwestycja wzorcowo poprowadzona, kolejna już w tym szpitalu o takim rozmiarze. Także panie dyrektorze, proszę czynić honory na miejscu. Rozbudowa tego budynku rozpoczęła się w 2013 roku, zakończyła się termomodernizacją tego budynku. Później przez kilka lat ten budynek stał niestety pusty, ale dzięki staraniom dyrekcji udało się w 2019 roku pozyskać środki na dalszą jego modernizację. Proces modernizacji rozpoczął się w 2019 w czerwcu, zakończył otwarciem w dniu dzisiejszym, czyli 30 listopada 2020 roku. Inwestycja pełnić będzie uzupełnienie zabezpieczenia powiatu cieszyńskiego w ramach walki z COVID-19. My tutaj odtwarzamy tą liczbę łóżek, którą mieliśmy w tych dwóch oddziałach w tymczasowej lokalizacji, ale to po prostu oznacza tą diametralną poprawę jakości bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i przede wszystkim dla personelu. Wreszcie pracujemy w normalnych, żeby nie powiedzieć komfortowych warunkach. Łóżek w tym budynku są 52 na dwóch oddziałach, 33 na oddziale chorób płuc, gruźlicy i chorób płuc i 19 łóżek na oddziale obserwacyjno-zakaźnym. My mamy więcej pacjentów, po prostu nie mamy gdzie odsyłać, ale to wszystko co robimy to są tymczasowe dostawki, to są dodatkowe łóżka, dodatkowe podłączenia do trenu. No po prostu chcemy możliwie maksymalnie zabezpieczyć potrzeby naszych mieszkańców, pacjentów, a mówiąc tak kolokwialnie, nie mamy ich gdzie odsyłać. Nowy budynek i nowoczesne wyposażenie to jedno, ale problemem wciąż pozostaje kwestia kadry medycznej. Powiem, że jest bardzo ciężko, a wynika to z tego, że jako szpital zostaliśmy wskazani jako pierwsi do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem czy zakażonych COVID już w marcu tego roku. I jesteśmy jakby cały czas na pierwszej linii frontu, natomiast dopiero teraz w ostatnich miesiącach dołączają do nas inne szpitale marszałkowskie czy szpitale inne samorządowe, które również tworzą łóżka tak zwane covidowe. Zapytaliśmy dyrektora, czy w szpitalu możliwy jest wolontariat w ramach wsparcia kadry medycznej. Można się zgłosić, taka pomoc jest, powiedziałbym, wręcz oczekiwana. Więcej informacji uzyskaliśmy od Agaty Sadowskiej-Mentel, naczelnej pielęgniarki Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Osoba podejmująca się wolontariatu będzie pracowała w trudnych warunkach w środkach ochrony indywidualnej, które mocno ograniczają swobodę kontaktu i obsługi pacjenta. Bardzo mile widziani są studenci o profilu medycznym, którzy już zetknęli się ze środowiskiem szpitalnym oraz pacjentem i jego problemami.
Osoby niezwiązane ze środowiskiem medycznym podlegać będą pewnej weryfikacji. Obsługa pacjenta to obecnie bardzo trudne zadania epidemiologiczne, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno pacjentowi, jak i sobie. Bardzo pożądana jest empatia, troska i czułość w opiece nad pacjentem. W ramach obowiązków pojawią się proste zadania, takie jak transport pacjenta, pomoc w przemieszczaniu się, pomoc przy czynnościach sanitarno-higienicznych w towarzystwie pielęgniarki, pomoc przy karmieniu czy rozwożeniu posiłków. Powiem tak, nic więcej nawet nie jestem sobie w stanie w tej chwili wyobrazić, co moglibyśmy jeszcze w tym budynku zrobić. Wszystko to, co współczesna technika medyczna i zasady funkcjonowania przewidują, w tym budynku jest zrealizowane. Czuję się spełniony w tym momencie, bo to jest, tak jak powiedziałem wcześniej na konferencji, spełnienie wszystkich moich deklaracji, jak obejmowałem stanowisko dyrektora, startując w konkursie lat temu ponad 6.